Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Czersk, gdzie kolega Sebastian Stojalniski, organizator wspólnego błędnika i przy okazji prezes oddziału 0299 Czersk, organizuje imprezę podsumowującą niejako loty na wspólnym błędniku tutaj w Czersku. Zobaczmy tutaj, Sebastian sobie zadał trud, przygotował tutaj każdego jednego błędnika, który teraz został, jest tutaj w klatce. Jest jego zdjęcie, są jego wyniki tutaj. Do każdego gołębia ma taki zalaminowany, zobaczmy to. No, naprawdę się postara, trzeba przyznać mu to. Ma każdego gołębia w klatce. Patrzymy, tutaj koledzy przyjechali. Tutaj. Cześć Sebastian. Witam serdecznie. Tutaj Sebastian tu stoi, widzimy, tutaj mamy torta takiego. No niestety, powiem szczerze, ale uczciwie powiem to, alkoholu nie zorganizował, no. Bo tego alkoholu nie idzie nazwać, no jest, a tam. Dobrze, popatrzmy o gołębiach, lepiej pomówmy. Dobrze, zobaczmy tutaj. O, tu są puchary, które będziemy wręczali dzień tutaj podczas uroczystości, które tutaj będzie się odbywać. A tu jest tutaj Sebastian, podsumowanie, tak? Tak, tak, podsumowanie. To powiedz. Połączone z wystawą tutaj gołębi, które brały udział w tegorocznej edycji. Tak, ile tych gołębi to jest? Wystawionych jest około 70, 60 parę, bo część gołębi... Już... Zenek nam uciekł, Zenek, chodź, tutaj przy okazji, jak już jesteśmy na miejscu, to zobaczmy, tutaj gołębie są kolegów, którzy tutaj uczestniczyli. Sebastian, przedstaw kolega może. Zenek Okrajni. Ale podejdź bliżej, bo przecież kamera nie jest tak szeroko. Kolega kompletna. Zenek Okrajni tak. Tutaj jest. Kolega Zenek ma którego gołębia tutaj? No drugi jest, nie? Drugi w kategorii AS, nie? Tak. Drugi w kategorii AS. To był ten z gołębi Gintera Nolanda? Tak. Ja tam patrzyłem sobie narodowo wcześniej właśnie. Generalnie to... Świętej pamięci Gintera Nolanda. Od 2001 roku tam nabywam od niego gołębie. Te gołębie rzeczywiście jest, no wiadomo, selekcjonowane w koszu. Pochodzenie mają wszystkie generalnie te gołębie. One miały, ja pamiętam u Gintera, jak byłem, to poza tym, że Ginter świętej pamięci się zajmował gołębiami, to się zajmował innymi rzeczami, ale też, tam było bardzo miło przebywać, ale jeżeli... Ginter miał gołębie Achtermana, tam Diamanta, nie Diamant, były te gołębie? Tak, Achterman, Boyscher, nie? To była i jest linia gołębi, zawsze tak twierdził, że linia gołębi bardzo ambitnych i szczególnie dobrze lecą, jeżeli mają przeciwny wiatr, nie, te gołębie. No u mnie się te gołębie sprawdzały, do dzisiaj zresztą się sprawdzają. Z tymi gołębiami to i zdobyłem i mistrza okręgu miałem i czterokrotnie mistrza oddziału, jeżeli chodzi o super mistrza, czyli wszystkie kategorie. W Brukseli te gołębie potrafiły latać i to z dobrymi wynikami, bo na 21 zakoszowanych miałem 12 na liście ogólnopolskiej. Wszystko oryginalne Ginter, także naprawdę jestem... Świętej pamięci tak właśnie jest. Ginter Ruland. Bardzo solidny hodowca, zresztą Sebastian go też znał, bo wcześniej zaczynał... Znaczy tutaj u nas Śliwica, wcześniej lotował w naszym oddziale, bo należał do sekcji Śliwice. Oddział Czersk, nie? Bo może na młode. Powiemy takie coś, że pracował tutaj w fabryce Relax produkującej materace. To jest firma międzynarodowa. Przepraszam, Sebastian. I właściciel tej firmy. Ja ci przerwę. Pan Blinkman jest właścicielem tej firmy. Tak jest. Chcę też skończyć. Rolof Blinkman. Ginter Ruland był dyrektorem organizującym tą firmę tutaj w Polsce. I to trzeba mu przyznać, że on tutaj w Polsce zakochał i on tu po prostu w momencie, kiedy przyszedł pracować, został i w Wąbrzesie sobie wybudował dom i tam zamieszkał. Po prostu pozostawił Niemcy. Do tej pory w Czersku są właśnie tutaj zawsze przy okazji wyborów jakieś niesnaski, bo chcieli tutaj zainwestować, wybudować fabrykę, a w tej chwili duża fabryka materaców powstała koło Chojnic. Topola. Tak. Także trochę tak żałujemy, że takiego inwestora tutaj nasi włodarze puścili. Jakby. A notabene z Brinkmanem... Znaczy, przepraszam, ja się przerwę. Czersk zasłynął co innej, bo mieli kolegę tutaj, przepraszam, nie powiem kolegę, ale mieli tutaj Straż Miejską, która ewenement miała w skali Polski, że wystawiła mandat na samochód jadący na lawecie. Na lawecie. I to był właśnie, ale to był ich wuj do trumny, bo jak się okazało później, kiedy została pani Fierkę burmistrzem, to w momencie od razu, kiedy została po wyborach, to jednym ze sztandarowych haseł było zlikwidować Straż Miejską i Straż Miejska sobie, że tak powiem, sama strzeliła. Ale jak się okazuje, to teraz bardzo dobrze. Przez to, że nie ma tutaj jakby pozwolenia na te fotoradary, tak? To stopniowo się w całej Polsce teraz straże likwidują, bo oczywiście, żerowały tutaj, jak się okazuje, na kierowcach i z tego żyły. Dokładnie. Tak, praktycznie, nawet szczególnie małe gminy, nie? Tak.
Dobrze, ale my teraz będziemy o gołębiach rozmawiać, tutaj popatrzmy, zobaczmy. Tak jest. Kolega Sebastian sobie tutaj zadał bardzo wiele trudu, do każdego jednego gołębia jest zrobione zdjęcie, każdy gołąb, który jest w klatce, no Sebastian, wyniki opisane, no pokaż jakiegoś gołębia nam może tutaj. Nawet, proszę. Zenek, a ty masz? Nawet tort. Na torcie. Rewelacyjne zdjęcie z tortem. Tak. Jadalne to jest, tak. Nie, to papier jest, to jest papier. Kurczę, myślałem, że z cukru to zrobi. Sebastian nam teraz pokaże najlepszego gołębia. Krzysiu, chodź tutaj. O. Właściciel też jest, nie? Tak, to pokażmy, jakiego masz gołębia teraz? Asa, tutaj czy... tego, który wygrał zawody na wspólnym gołębie. Ale pierwszy czy z finału? Pierwsze miejsce z finału. Z finału, czyli kolega Dariusz, to była drużyna Dariusz. No i właśnie kolega... Kolega Dariusz jest dzisiaj. No. Obiecał mi. On tam wtedy bardzo mało mówił, ja pamiętam, to było tak. To było teraz zmęczenie po nocy. Teraz tak, przede wszystkim chyba emocje, bo nagle no. się okazało, że a to był gołąb, jak w Lodowodzie patrzyliśmy, właśnie, to był gołąb od kolegi Maćka i Arka Podymów ojciec, i tak. od, ojciec, po kolegach, tak. po Oleksiaku, tak? Oleksiak tak. razy Znaczy Dawidziuk, matka była nie? u Ciebie wychowana, tak? Matka tak. Nie, znaczy matka wychowana, tak. Po gołębiach od Zbyszka Oleksiaka i od kogo? Dawidziuk. I od Waldemara Dawidziuka, nie? Dawidziuka. Tak. Waldemar Dawidziuk to też na innych na wspólnych gołębnika też wygrywa. Zresztą ta samica była ze wspólnego gołębnika kupiona, nie? A kolegi Maciek i Arek Podymowie, to przecież my tam mamy dużo fotoreportaży, ja osobiście u nich byłem. Oni mają Mistrzostwo Polski w kategorii chyba bodajże w zeszłym roku, czy dwa lata temu, nie? Dwa lata temu i w tym roku też chyba dobrze. To jest gratisa, ale, tak? A jak to się stało, że ty te gołębie nabyłeś? To jest... Kupiłem na twojej aukcji zresztą. No dobrze, ale to tak, zainteresowałeś się tym, czy jakoś sprawdzałeś się wcześniej, czy coś? To jest imbret na ich wspólnego gratisa, nie? Czyli jak się okazuje, no że gołębie są gratis, to... ale gratis to było od kolegów łepów. Od łepuchów, tak? Pochodzących pewnie tak, nie? 100%, tak, ja pamiętam, tak. to ja wiem. To był, ojciec to jest imbret, tak? Imbret, tak. To zobaczmy. Ale posłuchaj, ty mówisz, że ty będziesz likwidował hodowlę. Już tego. Jest zlikwidowana, już tu w lipcu nie ma żadnego gołębia. Nie masz nic gołębi u siebie? Nie, nic. No to pechowo, niestety. No dobrze. Wiesz, na sam koniec, nie? Zawsze jakaś tam... Dobrze, a rodziców nie masz nic, a wiesz, komu sprzedałeś te gołębie chociaż? No, rodzice są w jednych rękach, nie? Aha. Możemy wiedzieć u kogo? Na południu Polski. Na południu Polski, no dobrze. Tutaj jeszcze mamy... pokażę gołębia, który jest pierwszym asem z kolei na wspólnym gołębniku. To czyli barwy to ciemnej. Czyli... To jest... No, głośniej mów sobie. Mariusza Babińskiego, który zresztą w zeszłym roku z kolei miał pierwszego gołębia w finale, nie? Właśnie, ja chciałem teraz, korzystając z okazji, chciałem tutaj się poskarżyć na kolegę Sebastiana, bo kolega Sebastian, kolegi Marek... Ale pokaż tego, pokaż go. Dostał, że tak powiem, taką bardzo duży puchar, 1,5 litra alkoholu i jak byłem parę dni później, to ten alkohol był napoczęty, niewypity. To dramat dosłownie, no. Tutaj zresztą możemy... zaprezentować jego gołębia. No pokaż, no, ale ty wyciągnij go, pokaż. Co to jest za gołąb? Waldka Wojciuka. Wojciuka, to jest o, kolega właśnie Waldek Wojciuk. Wtedy, kiedy byliśmy tam do kościoła, że akurat i tak się złożyło, chyba cztery gołębie. Trzy gołębie w dziesiątce tutaj są. Tak, trzy w dziesiątce, ale cztery w ogóle z finału wróciły. Kopernik 1, Kopernik 2. Tutaj z kolei jest gołąb, który zajął trzecie miejsce, kolegi Janka Bucheńczaka, barwy ciemnej. Tak, to jest Janek Bucheńczak. Super pochodzenie, bo tutaj rodowód mam, to z Gieringsów pochodzi z kolei ojciec, a matka to jego... Matka z kolei to jego super lotniczka w kategorii C, także tak. Tutaj też przypadku jakby nie ma, że ten gołąb... Tu jest też ciekawy gołąb, który zajął dziesiątą pozycję. Tylko mów głośniej, Sebastian. Na uwagę zasługuje, bo to jest gołąb, przepraszam, 13 pozycję. To jest brat gołębia, który w zeszłym roku z kolei wygrał zawody na wspólnym gołębniku w Czesku. Też piękny gołąb. Tutaj też hodowcy hodują gołębie z reguły w większości deklaków. Głośniej, Sebastian. Myślę, że mnie słychać. Słabo słychać. Także też piękny gołąb. Tutaj barwy niebieskie. Pokaż mi go wtedy. Powiedz mi numer, jaki ten gołąb ma. To jest gołąb numer PL017-16506. Tak, z spółki Hałoński-Babiński. Z finału był 13, tak? Z 13, tak. Tak, widzimy. Co ciekawe, taki również... Ale kolega Mariusz Babiński miał w zeszłym roku, dwa lata temu jeszcze, przepraszam, miał na wcześniejszym edycji miał najlepszego gołębia, tak? Rok temu. No. Rok temu. I to jest jego brat, tego gołębia, który w zeszłym roku wygrał. A w tym roku ten brat tego gołębia jest 13. Pozycję zajął, nie? Niestety teraz zawiodłeś tego kolegę Mariusza, bo ta butelka ciągle tam napoczęta stoi tam jeszcze. No, ja nie mogę tego przeżyć po prostu. No nic, zobaczymy. Zobaczmy, te koledzy się zgromadzili już, teraz będziemy za chwilkę
tutaj celebrować, że tak powiem. Co tu się będzie odbywać, Sebastian? Wręczanie nagród. No to dobrze, tu mamy puchary i pomalutku sobie będziemy tutaj jeszcze z kolegami rozmawiać, a popatrzmy, tak wygląda dzień w Czersku. Ale to ciekawe, Sebastian, bo taka impreza tutaj, mało kto organizuje taką podsumowanie takie na wspólnych gołębnikach. Ja szczerze mówiąc, to mnie to kosztowało dosyć sporo zdrowia, bo praktycznie codziennie do trzeciej w nocy pracowałem, aż tutaj widać, że przy czterech gołębiach nie ma tych właśnie tych tablo zrobionych, bo komputer mi padł dzisiaj nad ranem. Ja powiem tylko od siebie, że Sebastian właśnie ma aparat, wyświetlacz. Ma Sebastian aparat, ma obiekty, wszystko, całą skrzynkę do robienia zdjęć. No się uczę teraz i naprawdę coraz lepiej jest takim rzetelnym hodowcą, który to robi. A chyba dlatego jako pierwszy tutaj w Polsce to zorganizowałem w ogóle coś takiego. Tego typu właśnie tutaj impreza. I widzę, że tutaj cieszę się powodzeniem, bo dosyć kolegów tutaj przyjechało, chociaż brakuje Mamy taki niestety dzień, tak. To jest sobota, to wiesz, dancingi, te sprawy, inne rzeczy. Także na razie dziękujemy, a za chwilę będziemy tutaj dalej patrzeć, co się dzieje. No dobrze, to może przystąpimy. Ja tu mam taką propozycję, żeby zacząć wręczać nagrody od kategorii A, bo tutaj są dyplomy za ten lot finałowy. To z kolei będzie na końcu wręczane. Także tutaj pierwsze miejsce w tej kategorii A, czyli najlepszy lotnik wspólnego gołębnika, to gołąb należący do kolegi Mariusza Babińskiego. Kolegi Mariusza nie ma. Tutaj będziemy odkładać te dyplomy tych hodowców i również puchar. Tutaj ładny taki puchar ma kolega. Drugi as lotnik, kolega Zenon Ukrainy. Ten przyjechał. Na nową kolegę Sebastiana. Kolega Mariusz Babiński ma 700 km. Ale powiedz właśnie, tu kolega Zenon jest z Chełmna, tak? Chełmno, tak. No. Tutaj jeszcze kucharek do tego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trzeci as, tutaj kategoria lotniki, należy do kolegi Grzegorza Rybarczyka. Tutaj kolega też jest obecny, tutaj też do nas. Zapraszamy po nagrodę. Gratulacje. Czwarty lotnik w kategorii A należy do Andrzeja i Jarka Sorzyńskich. Dzisiaj nie ma ich. Piąty. Kopernik 2. To jest Waldek Wojciuk. Szósty as, spółka Kowaliczek Babiński. Siódmy, również Kopernik 2. Też Waldek. W zeszłym roku ktoś mieli przedstawiciela z Torunia. Ja jestem, ale to zabiorę te puchary, spokojnie. Ósmy as, lotnik to Artur Szefler, Jens Ryze. O, to jest ten. A czemu nie dałeś do tego, jak do Niemiec? Tak, nie miałem jeszcze wydrukowane. No i dziewiąty as, koledzy Wysocki, Weber. I dziesiąty, Krzysztof Leszczyński z Grudziądza. Dobrze. Także dużo pucharów nie wręczyliśmy na razie. Kolejne współzawodnictwo, które było organizowane, to był lot pucharowy z miejscowości również Eberswalde. To był memoriał świętej pamięci Mieczysława Bieska. Może przypomnę tutaj dla kolegów, ten kolega tutaj był członkiem naszego oddziału Czersk i zginął w pamiętnej katastrofie katowickiej. Tutaj dla upamiętnienia wcześniej tutaj tak organizowałem w ramach oddziału, ale chciałem, żeby to miało jakby wydźwięk jakby ogólnokrajowy czy międzynarodowy nawet. Tutaj jest organizowany ten lot. I pierwszą serię z tego lotu zdobył kolega Jan Bochęczak. Nie ma kolegi, ale każdy go pewnie zna. Jak mi dasz puchar, to mu wręczę. Tak, dyplom i puchar. Drugą serię Mariusz Babiński, co ciekawe to hodowcy z gór tutaj. Musimy albo twarde gołębie mają po prostu, albo. Trzecią serię z tego lotu zdobyli Szmaglińscy. I tu jest właśnie kolega. Poprawa wyniku, już wie jakie gołębie tutaj przeznaczyć na wspólny gołębnik, ale widać, że jest postęp. Gratulacje. Bardzo, tutaj zobaczmy, puchar, wszystko.
Przypomnijmy tylko, że koledzy tutaj lotują nie tylko samodzielnie, tylko jeszcze czterech jest was. Tak. Czworo, przepraszam. Tak. Tata jeszcze, brat i żona. Cały zespół. Może po imieniu. No tak, macie szmaglisty tam MMLK, to no. Tak, Mieczysław, Marcin, Tomasz i Karolina. O właśnie, a jeszcze Tomka macie, który jest obliczeniowcem w oddziale, lata oddzielnie, ale z tego samego głębnika praktycznie. Tak, no. Sekretarz okręgu. Tak. Czwarta seria z tego lotu to należy, jeszcze może powiem, że trzeba było wytypować dwa gołębie i dwa się liczyły ze serii, które niekoniecznie musiały zdobyć konkurs, ale musiały wrócić przynajmniej z tego lotu. Jako dwa pierwsze typowane, a ci, którzy nie typowali, to dwa pierwsze skoszowanych się zaliczyły. Czyli Przemek Wiktorowicz i piąta seria kolega Darek. Kolega jest tutaj. Ja może przy okazji powiem taką anegdotę, bo był pewien moment, że kolega... Sebastian, sekundę. Nie. Kolega powiedział, że przestał lotować, to po co anegdotę nie, ale co innego powiem, że kolega dzwoni do mnie tam, nie wiem, w czerwie czy kiedyś to było, nie? Mówi, gdzie te jego gołębie są? Bo też trzy zgłosiłeś, trzy dwa, nie? Ale tam jakieś rezerwowe i się okazało, że te gołębie jakoś tam przy gołębniku zginęły, czy się jakoś się zabrały, czy na treningach, czy to jeszcze przed sezonem chyba było, nie? Tak, tak, gdzieś to było, czy gdzieś tam, czy w Grudziach, nie? A się okazało, że to, co zostało, to przeleciało do końca, nie? Także koledze gratulujemy. Też możemy do tych gratulacji. Teraz wręczymy nagrody z poszczególnych lotów. Pierwszy lot z miejscowości Szczecinek, 92 km. I tu wygrał gołąb kolegi Zenka Okrajniga. Ten sam gołąb, który jest tutaj, można powiedzieć, drugim asem, został ostatecznie. Gracias. Można gołębia podziwiać zresztą w klatce. Dziękuję. Drugie miejsce z tego lotu Piesek i Sawicki Krzysztof. Tak, Krzysztof jest obecny. Kolega Stasiu jest w pracy w Danii. I trzecie miejsce z tego lotu zajął gołąb kolegi Wiesława Galińskiego. Zenek jeszcze puchar. Jak patrzysz. Ja zapomniałem. Jeszcze dostawka. Bo z reguły w oddziałach się za takie nie daje. Drugi lot odbył się z miejscowości Połczyn-Zdrój. Tutaj wygrał gołąb kolegi Mariana Szklarza. To jest hodowca spod Warszawy. Tego nie ma. Stawimy na razie. Drugie miejsce zajął gołąb kolegi Pawła Górala, hodowca z Krzewa. I trzecie miejsce zdobył gołąb kolegi Janusza Zabłotnego, to jest kolega hodowca z Torunia. Lot Resko, 170 km, czyli trzeci lot. Pierwsze miejsce zajął gołąb kolegi Grzegorza Rybarczyka. Tutaj kolega jest, zapraszam. Ja może powiem, że kolega Grzegorz Rybarczyk w zeszłym roku wygrał lot finałowy gdzie? W Krosinie. W Krosinie byliśmy, że tak powiem, w zeszłym roku właśnie i tam było bardzo fajnie. Drugie miejsce znowu gołąb kolegi Tobiczyk Babiński. Nie ma ich. I trzecie miejsce zdobył gołąb kolegi Adama i Rafała Fusowski. Teraz mistrzostwo tradycyjne. Może tutaj się chwileczkę. Teraz podsumowanie mistrzostwa tradycyjnego. Pierwsze miejsce w tym współzawodnictwie zdobyła spółka Arthur Scheffler, jest z Ryze z Niemiec. Drugie miejsce już nagrodę odebrali, tylko wspomnę, może tutaj Krzysztof Kostner przekazywał przy okazji wizyty Rainera Putmana. Drugie miejsce zdobył Grzegorz Rybarczyk. Zapraszam kolegę.
gratulacje. Pucharek. Ja jeszcze patrzę. O! Sekundę. Kolega niech otworzy tą paczkę. Nie, popatrzmy, co oni tam dają po prostu. Nie, to mnie to interesuje. Później, to a później, dobra. Nie. Trzecie miejsce w tym mistrzostwie zdobyła drużyna Kopernik 2, czyli Waldek Wojtek. Temu zabiorę to. Czwarte miejsce, teraz koledzy, będziemy tutaj wręczać takie dodatkowe te nagrody. I kto będzie, to tą nagrodę dostanie, a kto po prostu nie przybył, to może czego żałować. Czwarte miejsce Andrzej Jarek Sarzyński. Piąte miejsce Zenon Oprajnie, może zaprosimy. No może Zenek nam pokaże, co jest w tej siatce. Żubrówka na pewno. Możemy zajrzeć. Zenek, pokaż, co tu jest. No, pokaż, właśnie. To jest od Centrum Zdrowia Gołębi. Dziecka. Tak, tu mamy. To jest specjalna flaszka. Elektrowet. Tak, o, piękne opakowanie. Szóste miejsce Wysocki Weber, siódmy Kowaliczek Babiński, ósme Janusz Zabłotny, dziewiąty Tuchola 1B, nie ma kolegi Puckiego. Dziesiąte Szmaglińscy, zapraszamy. Coś szklanego tam. Co tam? Pokaż. Coś szklanego. Z alkoholem. Zawsze. 11. Bronisław Łączyński. 12. Jan Bochęczak. 13. Tuchola 2C. Tajemnicza. Jest. Może się ujawni. Kolega Cybulski. Zapraszamy kolegę. O, Mariusz. Pokaż, co to jest. Czekaj, tutaj trzeba być. Przeżyjemy. 14 miejsce Wiesław Galiński. 2. To samo? To samo, zobaczmy, zobaczmy. Tak, widzimy, dobra. 15. Mariusz Babiński. 16. Henryk Figiel. Przecież to nie jest Henryk Figiel. Ja źle wpisał. W jego imieniu. 17. Kazimierz Rytlecki. 18. Mariusz Plata. O, to on jest. 19. Robert Zombik. 20. Kopernik 1. 21. Sklep dla hodowców Sebastian Wardeger. 22. Paweł Góral. 23. Biesek Sawicki. Zobaczymy, może dla wszystkich starczy. Kolejne miejsce Tobiczyk Babiński. Kolejne miejsce Darek Zorbiecki. Sebastian, to przez nas tam na jakiś cel charytatywny, bo ja go to może komuś tutaj starczy. Nie wiem, może ktoś tam sobie życzy. Ale gratulujemy. No bo kolega zdecydował z hodowli. 26. Mariusz Sławomicewski, 27. Zbigniew Lipski. O, dla pana Zbyszka też starczy. 29. Mariusz Szymanek, 30. Rokowski Babiński, 31. Przemysław Lewandowski, Mariusz Chłopecki, Butner, Grzegorz Jarkariusz, Piotr Cierpliński, Ewa Cierpliński, Tomasz Bobro, Krzysztof Leszczyński, Andrzej Dudek, Ryszard Szuba, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Rosinek, Adam i Rafał Usoscy, Głębia Odrzutowe, Piotr Lapkens, Marian Szklasz, Rafał P. W tym roku też się zapisał, ale pod pełnym nazwiskiem. Thank you.
45. Hałoński Babiński, 46. Krzysztof Gański, 47. Krzysztof Rowiński, 48. Paweł Orłowski, 49. Andrzej Łukasz Pruscy. Odbierasz? Dla kolegów? O, nie, nie, możesz dać. Kolejne miejsce. Aleksander Łodziak, Przemek Wiktorowicz, Jan Cibolski, Sylwia Jerzy Bogdanowicz. Szybko dam. Także myślę, tak wyglądają te klasyfikacje. Sebastian, ten karton, czy jest ten? To jest dla Waldka Wojciuka. No, to ja mu zabiorę, w poniedziałek mu przekażę. Teraz wręczymy tutaj nagrody za lotki na łowy. Dyplomy, pozwolicie koledzy, że tam po jakimś czasie będę wręczał najpierw te pucharki i będę czytał klasyfikację dalej według tutaj przylotu gołębi. Pierwsze miejsce z lotu finałowego zdobył gołąb kolegi Dariusza, Darka Lubieckiego. Że niepowtarzalny, już go w zeszłym roku kupiłem na tą edycję, bo w tym roku nawet takich nie ma. Nie? Także myślę, że kolega jest zadowolony. Dyplom tam będzie, tam z tego będzie. Nie wiem, może byś to przekazał wtedy temu, jeżeli ten go będzie zakupiony, to... No nie wiem, to już od ciebie będzie zależeć, to później będziemy rozmawiać. Drugie miejsce z lotu finałowego zdobył Kopernik Baczyń, Waldemar Wojciuk, tutaj obożymy kolegę. Trzecie miejsce kolega Jan Bochęczak, tutaj kolega Jasiu może sobie zobaczy. Czwarte miejsce, też również Kopernik 2, Waldemar Wojciuk. Piąte miejsce z lotu finałowego, kolega tutaj Mariusz Plasza. Powiem tylko, kto kolejne miejsca zajął. Kolejne miejsca zajęli. Może będą tutaj podchodzić, będę tylko gratulacje składał. Szóste miejsce z tego lotu kolega Kazimierz Szydlewski. Zapraszam. A dyplomy tutaj będziemy później odbierać. Uścisk dłoni nagrodę. Na razie jest uścisk dłoni i tam jest dyplom. Gratulacje koledze. Kolega tutaj też pierwszy raz uczestniczył w tegorocznej edycji. Także uratował też jakby honor czerska. Siódme miejsce Kopernik 2, ósme Przemysław Lewandowski, dziewiąty Aleksander Łoboziak, dziesiątą pozycję zdobył Mariusz Babiński, jedenastą Henryk Figiel, tutaj obecny. Zapraszam kolegę. Na razie uścisk dłoni. To nie jest Henryk Figiel. A tutaj jeszcze może powie się przyzna, czyli to faktycznie jest gołąb. Dwunaste miejsce Wysocki Weber, trzynaste miejsce Kałoński Babiński, czternaste miejsce tutaj kolega Wiesław Galiński. Gratulacje. Piętnaste miejsce znów Henryk Figiel. Także kolega też pierwszy raz dał i już jakieś też widać, hurtowo, że wyniki już jakieś są. 17 miejsce Mariusz Plata, 18 miejsce Rokowski Babiński, 19 miejsce i 20. Zapraszamy tutaj delegata rodziny Szmapiński, kolegę Marcina. Wiesz co, woła jego żony, nie? 21 miejsce Kopernik 1, 22 Babiński Mariusz, 23 Tuchola 2C, czyli Mariusz Cybulski. Mariusz. Kolega Mariusz też pierwszy raz brał udział w zawodach takich, nie? Tak jest. 24 miejsce Przemek Wiktorowicz, 21 Tuchola 2C, czyli też Mariusz Cybulski. Widać krótki skupienie tego gołębie, jego wróciły. 26 miejsce Andrzej Jarek Sarzyński. 27 miejsce Jan Bochęczak, 28 Zenon Okrajni, kolega Zenek, dobra. 29 Artur Szepler, Jens Ryze, 30 Tuchola 1B, czyli to jest
31 Smaglińscy, 32 Mariusz Szymanek, 33 Grzegorz Rybarczyk. Tutaj może kolega przynajmniej wstanie, ale już go znają chyba wszyscy, bo tutaj najwięcej pucharów dzisiaj zgarnął. 34 miejsce z lotu finałowego zdobył Sebastian Wardęga dla hodowców.pl. 35 Przemek Wiktorowicz, 36 Ryszard Szuba, 37 Grzegorz Rybarczyk, 38 Jan Bochenczak, 39 Paweł Góral, 40 Artur Szefler i Jens Ryze. I na 41 miejscu, czyli koniec konkursu, został sklasyfikowany gołąb, który przyszedł następnego dnia. Przypomnę, że w pierwszym dniu było 40 gołębi, a do konkursu się liczyło 41 i to był gołąb należący do spółki tutaj Sawicki Biesek. Czyli powolotne gołębie na noc. Na nocowanie. Tak, ale gdzie, gdzie on przyjął? Gdzie on przyjął? Także musiał najbliżej być, bo rano były jeszcze mgły. Te gołębie praktycznie przychodziły, te co dochodziły rano mokre. Nie? Także tutaj na tym zakończymy wręczanie. Tutaj bym poprosił teraz kolegę Darka, żeby tutaj zaczął torta, z tym dzielić. Tortem dzielić, bo to jest jego tort. Darek, pomci się. No Darek, dawaj. Zapraszam. Także, no i szampana tutaj otwieramy. No oczywiście. Szanowni koledzy, pozwólcie, że może w imieniu nas tu zebranych, ale wszystkich uczestników sezonu 2016 chciałbym tutaj osobiście w imieniu nas, oczywiście wszystkich, podziękować koledze Sebastianowi za przede wszystkim opiekę nad tymi gołębiami, bo z doświadczenia i z wieloletniej znajomości wiem, że jest to solidny facet, że takiego słowa użyję. I to jest bardzo ważne, bo tak jak tu kolega Sebastian wspomniał wcześniej, gołębie zjeżdżają z różnych stron de facto w jedno miejsce i no sztuką jest utrzymanie tych gołębi w zdrowiu, no później wiadomo, utrzymanie w odpowiednich warunkach, utrzymanie gołębi czy też uczestnictwo w lotach treningowych. No i tu no, jestem osobiście, myślę, że koledzy podzielą to zdanie, również pełen uznania, że pomimo tego, że aura była wiadomo jaka w tym roku, jeżeli sezon w ogóle gołębi, koledzy należą sobie naprawdę podziękowania za opiekę, przygotowanie tych gołębi i uczciwe traktowanie całego sezonu. Dlatego należą mu się moim zdaniem słowa uznania, bo robi to dobrze, profesjonalnie. I deklaracja z mojej strony na pewno jest pozytywna, bo z kim rozmawiam, to mówię, że to jest solidna firma, solidny facet i można, jak to mówią, spokojnie spać, dając tutaj swoje gołębie. Dlatego kolego Sebastianie bardzo dziękujemy. Motor do dalszego działania. Naprawdę to jest wspólny gołębnik. Nie znacie, ja mam 32 lata. Także trochę mam doświadczenia, pełniłem różne funkcje we władzach, oddziału, okręgu, akurat Toruń. Czwartą albo piątą kadencję nawet nie pamiętam, jestem prezesem oddziału, także wiem co to jest praca związkowa, zdaję sobie sprawę, wiem co to jest opieka nad gołębiami. Trzeba mieć jednak doświadczenie trochę ręki. W dzisiejszych warunkach, w dobie czasu, dzisiejszego, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne i tak dalej, jest bardzo istotne. Sztuka wypuszczania gołębi, odpowiednie pory, akurat tu kolega wiem, że robi to bardzo dobrze, bo co widzicie na stronie WG, nawet jest symulacja frontów i tak dalej, atmosfera zawsze dla uczestników. Także myślę, że należą mu się te podziękowania. Stąd przepraszam, że tak się wyrwałem spośród kolegów, ale po prostu uważam, że to nic nie kosztuje, ale to jest, dla mnie to jest coś ważnego, żeby koledze podziękować, bo każdy myślę z was, dając to głębiej, ma tą satysfakcję, wiecie jakie są opinie innych tych wspólnych głębików w Polsce, jest to różne. Natomiast ja zdecydowałem się w tym roku też po raz pierwszy podać gołębie, bo wiem, że jak dam, to przynajmniej spokojnie śpię. Tak zawsze komentuję. Dziękuję bardzo. Zenek, a na przyszłość ile zapiszesz gołębi? Zapisałem. 5.
Dziękujemy. Także dziękuję tutaj wam koledzy za tutaj, że w waszym imieniu tutaj kolega Zenek mi podziękował. To jest na pewno motyw dalszego działania. A wiecie, że nie jest to proste, dlatego chciałbym, żeby tutaj też te gołębie w jak najlepszej kondycji szczególnie przychodziły. Jak mówię, wolałbym, żeby te gołębie były zaszczepione, bo widzę, że z tymi gołębiami i nawet starsze się łatwiej pracuje później. Ale podstawa to jest przede wszystkim, jak wiecie, mieć zdrowe gołębie rozpłodowe, później się wychowie potem zdrowe, młode i wtedy są tego efekty. Tutaj wielu hodowców na przykład przysłało 8 gołębi i praktycznie 8 gołębi było wkładane na ostatni lot konkursowy. Albo przysyłali 5 czy 7 gołębi, na końcowy lot poszło 5 gołębi i 5 ukończyło ten lot. Nie? Także też trzeba sobie wyciągać wnioski, sami musicie sobie wyciągać, jakie gołębie dać na ten wspólny gołębnik, bo to też nie jest takie proste, bo to zupełnie inne gołębie nieraz tutaj latają w tym programie wspólnego gołębnika, a inne gołębie latają we własnej hodowli, ale też, co jest ciekawe, dużo tutaj uczestników mi potwierdza, że te gołębie, co latają na wspólnych gołębnikach, tak samo się sprawdzają w oddziałach. Także to jest dla mnie pocieszenie, bo widać, że też nie giną tutaj, jakby jak nie miałem takiego do tej pory lotu katastrofalnego, żeby jakieś tam wielkie straty były. W tym roku były większe straty jak w zeszłym roku, ale nie można mówić, że jakiś lot był katastrofalny, że zginęło tam ileś set gołębi. Poza tym był ciężki sezon, a dodatkowo jeszcze chcę powiedzieć, że 10 gołębi prawie zginęło, jak już się sezon, ten pierwszy lot zaczął do finału na oblotach, bo był problem tutaj z drapieżnikami. Tutaj zresztą kolega Krzysztof Sawicki może potwierdzić, że w tym roku to naprawdę żeśmy mieli, jak to się mówi, przechlapane z tym jaszczębiem, ale myślę, że zobaczymy, jak może ten akurat rok taki był, bo w zeszłym roku z tym problemów takich nie było, bo 15 gołębi tylko na oblotach zginęło. Jeszcze raz dziękuję, no i zapraszam przede wszystkim do zapisywania, żeby jak najwięcej nas tam było, 300 gołębi podstawowych, resztę i potem się lista jakby zamyka i na tym tutaj. To tyle, co chciałem powiedzieć i zaprosić do kolejnej edycji, czyli trzeciej. Dziękuję.